Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 4 lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Spotkanie Jezusa z Jairem, który błaga o to, żeby przyszedł i uzdrowił, a właściwie wskrzesił z martwych jego córkę. I drugie spotkanie z kobietą, która cierpiała od 12 lat na krwotok. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taki bardzo ważny szczegół. Mianowicie, choć wydaje nam się, że te dwa spotkania zupełnie nie mają ze sobą żadnego związku, okazuje się, że więcej ich je łączy, niż nam się wydaje. Po pierwsze, kobieta, która cierpiała na krwotok. Nikt nie miał prawa jej dotykać, ani ona nie miała prawa nikogo dotykać, dlatego że każdy, kto ją dotknął, mógłby być uznawany za nieczystego. Również jeśli chodzi o tę dziewczynkę, która była zmarła, ktokolwiek dotknął osoby zmarłej, mógł być uznawany za nieczystego. Natomiast zauważmy, co się dzieje. Pan Jezus uzdrawia tę kobietę, Pan Jezus wskrzesza tę umarłą dziewczynkę. Ten dotyk Pana Jezusa jest uzdrawiający, jest uświęcający, jest ożywiający. Zwróćmy, kochani, uwagę na znaczenie liczby 12. Kobieta, która cierpiała na krwotok, cierpiała na tę chorobę 12 lat. Również dziewczynka, która została ożywiona przez Pana Jezusa, miała 12 lat. Kochani, czy to nie ma znaczenia żadnego? Otóż ma. W Starym Testamencie było 12 pokoleń izraelskich. Również Jezus wybrał 12 apostołów. Pan Jezus przychodzi, aby uzdrowić wszystko to, co w Starym Testamencie było nieczyste, było niewłaściwe. I również przychodzi, aby w Nowym Testamencie to wszystko, co jest jeszcze niedoskonałe, uzdrowić swoją mocą. A więc, kochani, dotyk Pana Jezusa miał uzdrawiającą i uświęcającą moc. A jak to jest w naszych relacjach? Kiedy na przykład kogoś szczególnie cenimy i mamy taką dobrą relację przyjacielską, to aż się prosi, żeby zrobić misiaczka, żeby się po prostu przytulić do siebie. Czasem robimy z kimś żółwika, czasem z kimś piąteczkę, czasem cokolwiek innego. Podajemy sobie dłoń. Po prostu chcemy mieć tę relację. Pamiętam w duszpasterstwie dzieci specjalnej troski. Kiedy nie było jakiegoś takiego fizycznego spotkania, to dla dzieci specjalnej troski często zdarzało się, że nie było żadnego spotkania. One potrzebują, żeby poczuć obecność drugiej osoby. Czasem, kochani, jednak dotyk może być zły. Wiemy o tym, że niektórzy przekraczają granice, kiedy poprzez swój niewłaściwy dotyk mogą upokorzyć drugiego człowieka albo mogą sprawić, że w jakiś sposób to, co jest intymne i coś takiego bardzo osobistego, ktoś przekraczając tę granicę, wykrada komuś jego subtelność, jego dziecięctwo. I taki dotyk jest oczywiście grzeszny. Pan Jezus jednak pragnie przyjść i dotknąć Twojego serca. Pragnie położyć rękę na Twoim sercu, na Twojej duszy, na Twojej głowie, na Twoich wspomnieniach, na tym wszystkim, co jeszcze jest zbyt bolesne. Pan Jezus pragnie dotknąć swoją mocą i uzdrowić Ciebie. Pozwól na to. Odsłoń swoje serce. Pokaż najbardziej rozdygotane miejsca w Twoim sercu, które potrzebują takiego bardzo czułego i osobistego dotknięcia. Pan Jezus przychodzi i Pan Jezus uświęca i uzdrawia. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.